Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Elias Aslaksen. Wprowadzenie. To, że On został ukrzyżowany, to jedno. Natomiast to, że my mamy być ukrzyżowani, to jest zupełnie coś innego. Tak samo jak jedną sprawą jest, że On czynił Bożą Wolę. A czymś zupełnie innym, że my mamy ją czynić. Jezus nie został ukrzyżowany zamiast nas, żebyśmy my mogli uniknąć krzyża, ale po to, byśmy byli ukrzyżowani razem z Nim. Chrystus umarł za grzechy nasze, według Pism, 1 Koryntian 15:3, lecz On zraniony jest za występki nasze. Starte za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy wiemy, że Chrystus został ukrzyżowany za nas, że umarł za nasze grzechy, że został ukarany za nasze winy, ale całkowicie nieznane jest to, że zostaliśmy ukrzyżowani z Nim oraz że przez wiarę. Fakt ten może i powinien urzeczywistnić się w naszym życiu większość ludzi nawet o tym nie słyszała do niewielu doszły pogłoski na ten temat znikoma liczba stara się wprowadzać to w czyn a jeszcze mniejsza część otrzymała łaskę ku temu by stało się to rzeczywistością w ich życiu i właśnie celem napisania tej niedużej książki jest to by udało się to wielu Oby i Tobie się udało, miły słuchaczu. 1. Jestem ukrzyżowany. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Galacjan 2,20 tak samo i my sami już nie żyjemy, czyli nie żyjemy dla siebie. Drugi Koryntian 5:15, lecz dla innych. Tak, to jest sedno chrześcijaństwa, ten mocny fundament wiary w Chrystusa. Zanim stanie się to prawdą dla człowieka, życie będzie ciągiem upadków i niepowodzeń, dopóki żyje się dla siebie samego. Wszystko będzie nędzą, ponieważ w nas, w naszym ciele nie mieszka nic dobrego. Nikt nie jest w stanie sam z siebie iść śladami Chrystusa, czynić Bożej Woli i przestrzegać Bożych praw. Każdy człowiek według ciała jest zupełnie zepsuty, niepoprawny, bezsilny i nieumiejętny. Im bardziej człowiek stara się uczynić dobrze, tym bardziej dochodzi do tego, że jest to beznadziejne. Co mam zrobić z tak na wskroś zepsutym i niemożliwym człowiekiem? Z takim doświadczeniem i takim poznaniem, z taką troską i w takiej potrzebie otwiera Bóg nasze oczy na to, że jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem i nie tylko nasz list dłużny został przybity do krzyża losen 2,14, ale również sam dłużnik. Zawarte to zostało w dziele Chrystusa. Bóg Ojciec tak uważa i tak jest. Większość ludzi nigdy w ten sposób na to nie patrzyła i tego nie przeżyła. Nigdy nie doszli do tego, by móc powiedzieć w prawdzie tak jak Paweł z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja. I też nie można tego powiedzieć, i nie powinno się tego mówić, dopóki nie żyje się zwycięskim życiem. Jeśli na przykład obrażam się, jestem zły, zatroskany i mówię, że nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie, to jest to tak samo, jakbym mówił, że Chrystus jest obrażony, zły i zatroskany, że Chrystus grzeszy, a to byłoby przecież bluźnierstwem. Kto żyje rzeczywiście zwycięskim życiem na tym świecie? Ten, kto przez wiarę jest ukrzyżowany z Chrystusem, czyli ten, kto nie żyje dla samego siebie. Takie stanowisko masz zajmować, miły słuchaczu, i bardzo ważne jest, aby trwać przy nim, skoro otrzymałeś łaskę, by je zająć. Są to wielkie i niepojęte rzeczy ale Bóg jest też wielki a imię jego jest cudowne to on sam ten któremu w jego dobroci upodobało się żeby powołać nas do czegoś tak wielkiego wykona w nas tak niesamowicie wielkie dzieło Pierwszy tesaloniczan 5 rozdział 23, czwarty wiersz 2 nasz stary człowiek jest ukrzyżowany Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli Grzechowi. Rzymian 6:6. Wiedząc to, mówi Paweł do zboru w Rzymie, do kogo można napisać dzisiaj w ten sposób? Kto wprawdzie wie, że jego stary człowiek został ukrzyżowany wraz z Chrystusem? I to jest właśnie to, co leży mi na sercu, żeby jak najwięcej ludzi mogło otrzymać to poznanie, to zrozumienie i doświadczenie. Dlaczego? Dlatego, że jest to tak niesamowicie skuteczne. Wtedy, kiedy Chrystus został ukrzyżowany, razem z nim ukrzyżowany został nasz stary człowiek. Po ludzku mówiąc, nikt przecież więcej nie został przybity do tego samego krzyża na Golgocie. W jakiż więc sposób w tym samym czasie nasz stary człowiek był przybity do krzyża? I to zanim ujrzał światło dzienne. Właśnie dzięki temu, że Jezus był rzeczywiście synem człowieczym, a tym samym, tak jak i my, rzeczywiście otrzymał ciało, krew i własną wolę. Tę własną wolę przezwyciężył, albo innymi słowy potępił. Dlatego ojciec uważa, że to nasz stary człowiek został z Chrystusem ukrzyżowany i że my umarliśmy w nim i przez niego. Błogosławiony każdy, którego oczy na to zostały otwarte. Taki człowiek znalazł tajemnicę Ewangelii, klucz do wszelkiego zwycięstwa i chwały. Ukrzyżowanie naszego starego człowieka, które Jezus uskutecznił na Golgocie, ma się wykonywać w każdym z nas. Co rozumiemy pod pojęciem naszego Starego Człowieka? To, że nasz zmysł jest związany z tym, co wiemy, że jest grzechem, a nasze ciało wykonuje ten grzech. I to ma być ukrzyżowane lub odłożone. Efezjan 4:22, Kolosan 3:8. Tego, o czym dzisiaj nie wiemy, że jest grzechem, nie możemy oczywiście ukrzyżować lub odłożyć. To byłoby bez sensu. Ale natychmiast jak tylko otrzymamy światło, możemy i musimy to ukrzyżować czy odłożyć. 3. Ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Galacjan 5:24. Co więc jest ukrzyżowane? Ciało wraz z namiętnościami, rządzami, mówi Paweł. Ten pełen mądrości nauczyciel w wierzy i wprawdzie, co staje się bezczynne. Ciało, jakie uczynki przestają działać, uczynki ciała, który właśnie wymienił w wersetach 19 do 21. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. Słowa i tym podobne mówią nam że uczynki ciała obejmują wiele więcej i że wyżej wymienione są tylko przykładem. Nazwijmy inne powszechne uczynki ciała: kłamstwo, kradzież, pochlebstwo, obłuda, obmowa, niesprawiedliwość, brak miłosierdzia, niecierpliwość, nieprzejednanie, narzekanie i skarga, próżność, rządzać ci, chciwość, podejrzenia. Gdzie jest granica? Granicą dla każdej poszczególnej osoby jest światło, które ma w danym momencie jej własne sumienie. To, co świadomie źle robią, to są uczynki ciała lub uczynki starego człowieka. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego kolosan 3,9. Jeżeli na przykład jest się zły, bo coś upadło, czy coś się zepsuło, albo Pochlebia się bogatemu w nadziei otrzymania podarunku, to pokazuje to, że ciało nie są krzyżowane, że stary człowiek nie jest zewleczony, zakładając, iż wiemy, że gniew i pochlebstwa są grzechem, ale o tym ludzie zazwyczaj wiedzą. 4. Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Galacjan 3, 13. Kiedy nasz stary człowiek został ukrzyżowany z Chrystusem, to jest to jednoznaczne z tym, że według ciała, jako naturalni ludzie, jesteśmy przeklęci w Bożych Oczach. I teraz chodzi o to, żebyśmy również w naszych własnych Oczach byli przeklęci według ciała, żebyśmy przekreślili nasze własne ja i nie polegali na naszym rozumie ani uczuciach. Przez to znika wiele wszelkiego rodzaju wyimaginowanych wielkości, jak też wiele dyskusji i sporów. Ten, kto uważa się za przeklętego według ciała, ten wprawdzie znalazł to, co właściwe, co pomoże mu być przyjemnym w oczach Boga i ludzi, a przede wszystkim pomoże mu ziścić to, by być ukrzyżowanym z Chrystusem. 5 Świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Co zaś do mnie niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Galacjan 6:14. Krzyż Chrystusowy jest naprawdę jedyną rzeczą, z której warto się chlubić. Dlatego, że na tym krzyżu został ukrzyżowany nasz stary człowiek. I na tym krzyżu mamy teraz możliwość być wszyscy ukrzyżowani. Chodzi o to, by wykorzystać tę możliwość. Jest to błogosławione i mocne podwójne ukrzyżowanie. Ja krzyżuję świat, odrzucam go, a następstwem tego jest ukrzyżowanie mnie lub odrzucenie przez świat. W ten sposób kończę ze światem. Mam go na własne życzenie wystarczająco daleko. Powstaje przepaść między światem i Jego porządliwościami, a moimi nowymi chęciami za tym, co boskie i wieczne, a nie tym, co doczesne. O, jak dobre i konieczne jest to ukrzyżowanie! I właśnie dlatego, że go brakuje, jest tak niewyobrażalnie wielka nędza w większości serc i życiu dzieci Bożych. Ludzie nie mają w ogóle takiego zrozumienia, jakie miał Paweł. Wprost przeciwnie, żyje się w tym okropnie wielkim nieporozumieniu, że chodzi o to, by trzymać się jak najbliżej świata, byle tylko nie pogrążyć się w nim całkiem. Uważa się, że będzie dużo korzyści przez takie postępowanie, ale biada dzieje się wprost przeciwnie. 6. Zgorszenie Krzyża. Zgorszenie Krzyża nie może ustać. Galacjan 5,11. Mamy przyjąć hańbę, zniesławienie i prześladowanie, które towarzyszą Krzyżowi. Galacjan 6,12. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów, czcicieli Boga. Nawiasie. Wprawdzie zgorszenie. 1 Koryntian, 1.23. Zgorszeniem dla czcicieli Boga nie jest samo ukrzyżowanie Chrystusa, ale to wielkie i mocne znaczenie tego ukrzyżowania czyli to, że jest ono jednoznaczne z naszym ukrzyżowaniem ze zdecydowanym odrzuceniem wszystkiego, co moje własne i że nic z tego, nawet to najlepsze, nie może być użyte do niczego i nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale ma być całkowicie odrzucone i w żaden sposób nie może być brane pod uwagę. To jest irytujące. Im lepiej myślimy o sobie, i mądrzejsi jesteśmy w naszych oczach, tym bardziej jest to irytujące. A taka jest prawda jest to korzystne. Dlatego musi to pozostać w mocy, niczym nieograniczone na każdy czas. Co ma pozostać w mocy, niewzruszone i nieograniczone? To wszystko, co nasze własne, jest przeznaczone na śmierć. Że przez Jezusa Chrystusa zostało to przybite do krzyża i tam jest tego miejsce. 7. Moc krzyża. Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Słowo o krzyżu jest mocą Bożą. 1 Koryntian pierwszy rozdział 17, 18 wiersz. Jaka moc jest w krzyżu, albo w słowie o krzyżu? Właśnie ta, która rozprawia się z naszym starym człowiekiem i jego uczynkami, ta, która uwalnia nas od grzechu, wyklucza uczynki ciała i uwalnia nas zarówno od tego, co z góry wiemy, że jest grzechem, jak też od tego, co z czasem poznajemy jako grzech. Mocą i siłą krzyża, zadaniem krzyża jest ukrzyżowanie, oczywiście. Gwoździe krzyża trzymają mocno ukrzyżowanego na krzyżu, tak że nie może iść tam, gdzie chce, nie może uciec, ale w krótkim czasie umiera. Zadanie krzyża prowadzi do tego, że zabija nas według ciała. Przede wszystkim umieramy najpierw sami, umiera nasze wielkie i mocne ja, na tyle na ile je poznaliśmy, a potem umieramy raz za razem dla grzechu, na tyle na ile otrzymujemy poznanie tego grzechu i przez wiarę. Krzyżujemy Go. 8. Dźwigać swój krzyż. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Łukasz 14:27. Wtedy to wydał Go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili Go, a On, dźwigając krzyż swój, Szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota. Jan XIX, rozdział, 16, 17 wiersz. Dźwigać swój krzyż oznacza i nie może nic innego oznaczać, jak tylko tę jedną rzecz pomagać przy swoim ukrzyżowaniu. To czyni chętnie ten, kto rozumie, jak konieczne jest bycie ukrzyżowanym. Krzyżowani byli niepoprawni złoczyńcy, kto chce nieść krzyż, na którym sam ma zawisnąć. Ten, kto według ciała uważa się za niepoprawnego złoczyńcę i jest wdzięczny za to, że może skończyć ze sobą według ciała. Tak samo każdy, kto się przekonał, że wszystko, co z niego pochodzi, jest przeszkodą dla jego własnego szczęścia i rozwoju. 9. Pod krzyżem czy na krzyżu. Wiele się mówi i śpiewa o tym, żeby przyjść do stóp krzyża, chociaż pismo o tym nie mówi. Wręcz przeciwnie, pismo mówi o ukrzyżowaniu z Chrystusem, albo żeby być na krzyżu, ale o tym się zazwyczaj nie wspomina. U stóp krzyża mogą stać przeróżni ludzie. Na krzyżu wiszą tylko ci, którzy nienawidzą swoje własne życie, aż do śmierci, ci, którzy miłują Boga z całego swojego serca, którzy przez wiarę mają udział w śmierci i w życiu Chrystusa, i ci, którzy za wszelką cenę chcą iść śladami Chrystusa. Przebaczenie grzechów można otrzymać u stóp krzyża, ale nie zwycięstwo nad grzechem i sobą samym. To otrzymuje się na krzyżu. Ci, którzy są pod krzyżem, mogą grzeszyć, a tego na krzyżu nie można. Oby wielu w tym czasie otrzymało otwarte oczy na tę błogosławioną tajemnicę wiary. 10. Postępować jak wrogowie krzyża. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem, mówił, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Filipian 3, 17-19 wiersza. Jest tu mowa o przykładach godnych naśladowania w zboże, więc dotyczy to oczywiście ludzi wierzących. Paweł często mówił do nich o tym smutnym fakcie, że wiele wierzących postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Dzisiaj jest tak samo, albo i gorzej. Nie jest się wrogiem tej prawdy, że Chrystus został ukrzyżowany, ale jest się wrogiem Krzyża Chrystusowego którego zadaniem jest ukrzyżowanie ciała z jego namiętnościami i porządliwościami. Chodzi tu m.in., jak było już wspomniane, o ochotę na różnorodne, smaczne jedzenie i picie, by dogodzić brzuchowi i w ogóle chęciach do ziemskich rzeczy. Kiedy chce się żyć dla samego siebie, to rzeczą naturalną jest, że stajemy się wrogami Krzyża, którego misją jest ukrzyżowanie naszego własnego życia. Pismo napomina do poprzestawania na małym i mówi, że dobrobyt i pycha życia nie są z Boga i że w nas, kiedy miłujemy świat i rzeczy, które są na świecie, nie ma miłości ojca. 1 Jana, drugi rozdział, 15 do 17 wiersza. wszelka chęć do ziemskich rzeczy musi umrzeć na krzyżu. Jeżeli nie chce się zgodzić na to, lecz wprost przeciwnie, dogadza się brzuchowi według najlepszych reguł sztuki kulinarnej, to jest się uzależnionym od smacznego jedzenia i dąży się do wszystkiego, co wielkie i dostojne na tym świecie, do wszystkiego, co dobrze wygląda. To mówi samo za siebie, że jest się wrogiem Krzyża Chrystusowego, bo krzyż jest wyrokiem śmierci na takie rzeczy. Możemy też wziąć zupełnie inny przykład. Jeżeli panuje się na przykład w jakimś zgromadzeniu i chce się nadal to czynić, to jest się naturalnie wrogiem słowa, żeby nie panować i tego słowa, że kto chce być wśród Was wielkim, niech się stanie Waszym sługą i niewolnikiem, wrogiem krzyża, na którym jest zabita chęć panowania. Uważa się smaczne potrawy, wielkość w życiu i panowanie za coś wielkiego i to jest błąd, oby wielu w tych dniach mogło otrzymać otwarte oczy na to, jak żałośnie małe to jest w porównaniu z bogobojnością i poprzestawaniem na małym, które są wielkim zyskiem. 1 Tymoteusza, 6 rozdział od 6 do 11 wiersza. 11. Trzech ukrzyżowanych i ich naśladowcy. A gdy przyszli na miejsce, zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na Tobie, na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszno ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Swego, i rzekł Mu, zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Łukasz 23 rozdział, czysty trzeci wiersz i od 39 do 43. Na środkowym krzyżu wisiał Boży Syn, ponieważ dobrowolnie został synem człowieczym, mając udział w ciele i krwi jak my, gdyż przywdział ludzką własną wolę tak jak my, ponieważ tej woli nigdy nie wykonał, ale zawsze zapierał się jej i czynił wolę Ojca, ponieważ nigdy nie uczynił grzechu, ponieważ miłował wszystkich ludzi ku zbawieniu i mówił im prawdę. Tam wisiał ten który przez całe swoje życie na tym świecie nosił swój krzyż, zapierał się swojej własnej woli, ten, który także pod względem duchowym żył jako ukrzyżowany całe swoje ciało, od dnia, kiedy był wystarczająco dojrzały, by to zrozumieć. Na dwóch pozostałych krzyżach wisieli złoczyńcy, tacy, którzy zawsze czynili swoją wolę, a nie wolę Bożą, tacy, którzy żyli w grzechu. Była jednakże duża i widoczna różnica między tymi dwoma: jeden był twardy i niewierzący, podczas gdy drugi był miękki, przyznawał się do winy i wierzył. Pierwszy zatwardził swoje serce i dlatego pozostał na zewnątrz, podczas gdy drugi wszedł z Jezusem do raju. Żaden z nich nie chodził śladami Jezusa, ani też nie miał już ku temu sposobności. Tak jest z każdym, kto nawróci się na samym końcu swego życia. Wszyscy musimy rozpocząć tak jak jeden ze złoczyńców: modlitwo, łaskawienie lub odpuszczenie grzechów. Wszyscy zaczynamy jako złoczyńcy, ale mimo to, że ten złoczyńca jest przykładem naszego początku zbawienia, nie jest powiedziane, że jest przykładem kontynuacji tego zbawienia. Wielu jest powołanych i otrzymuje możliwość, by naśladować tego, który był ukrzyżowany, i pośrodku występować w ślady, które pozostawił. Ten, który nie wykonał swej woli, lecz zawsze żył ukrzyżowanym życiem. Sednem jest to, że wszyscy ludzie, wiedząc o tym albo nie, przyporządkowani są jednemu, lub też naśladują jednego z tych trzech ukrzyżowanych. Ci, którzy przez Bożą łaskę zwyciężają, należą do środkowej kolumny, ci, którzy nie zwyciężają, jednakże wyznają swój grzech i proszą o odpuszczenie, należą do drugiej kolumny. A ci, którzy zatwardzają swe serca i nie proszą o przebaczenie, należą do trzeciej kolumny. Znaczącym jest to, że wielu wierzących obiera sobie jednego ze złoczyńców jako swój przykład i wzór, przez co znajdują dla siebie pociechę. Tak samo też pocieszają się modlitwą celnika słusznie. Bo taki jest nieunikniony początek, jednakże wielkim błędem jest myślenie, że koniecznie trzeba w taki sposób kontynuować życie i postępować aż do końca. Niestety to miejsce z Chrystusem na środkowym krzyżu jest tak mało znane i wykorzystane, drogi przyjacielu, którego z tych trzech ukrzyżowanych Ty chcesz naśladować. 12. Stąp z krzyża. A ci, którzy przychodzili mimo, bluźnili mu kiwali głowami swymi i mówili – ratuj z siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z Niego i mówili – innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w Niego. Mateusz, 27 rozdział. Od 39 do 42 wiersza. On mógłby stąpić z krzyża, jednak właśnie pozostanie na krzyżu było cnotą. Na Chrystusa będą wyśmiewani w ten sam sposób, ponieważ nie potrafią, tak jak inni ludzie, żyć dla samego siebie według swych chęci, ale ciągle muszą zapierać się własnej woli. Oczywiście nie muszą. Ale to jest ich świadomy wybór, ponieważ taka jest Boża wola i to najbardziej im się opłaci. My również będziemy dobrze przyjmowani i lubiani, jeżeli tylko stąpimy z krzyża i będziemy jak inni ludzie. Jednakże, my wybieramy naśladowanie Chrystusa. 13. Zapierać się samego siebie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Mateusz 16:24. I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Łukasz 9:23. Stąd widzimy, że naśladowanie Chrystusa nie jest oczywistością, nawet dla człowieka nawróconego jest prost przeciwnie to jest bardzo istotne pytanie również wtedy kiedy zostałeś jego uczniem lecz jeśli ktoś rzeczywiście chce go naśladować to ma tutaj wyraźną wskazówkę co musi czynić aby się to powiodło dopóki jesteśmy tutaj na ziemi ważne jest pytanie co czynimy z naszą własną wolą o to chodzi we wszystkim Wszyscy mamy niesamowicie zróżnicowaną własną wolę, która sprzeciwia się woli Bożej, to też jasne jest, że te dwie przeciwne sobie wole nie mogą być wykorzystane równocześnie. Kiedy wykonuję moją własną wolę, łamię tym samym wolę Bożą. Ale jeśli czynię wolę Bożą, to jest jednoznaczne, że łamię, lub zapieram, lub krzyżuję swoją własną wolę. Jeżeli naprawdę Chcę iść tą samą drogą, którą szedł Jezus, drogą, którą on sam wytorował, wtedy muszę codziennie zapierać się mojej własnej woli i brać na siebie ten krzyż, na którym moja wola ma zostać ukrzyżowana, gdyż tak czynił Jezus. Tędy prowadzą jego ślady. Zarówno cierpienia Chrystusowe, jak i cierpienia jego naśladowców są trojakiego rodzaju. Pierwsze. Cierpienia cielesne. 2. Chrystus cierpiał przez to, że był kuszony, Hebrajczyków 2, 18 i 5, 7, cierpienia przez zapieranie się własnej woli. 3. Cierpienia z powodu wszystkich, którzy nie chcieli przyjąć Jego słów i Jego zbawienia. Chrystus żył jako ukrzyżowany przez całe swoje życie. Hebrajczyków 12.2. On jest w tym mistrzem. I on uczy tego swych uczniów. Kiedy mówimy, że Chrystus potępił grzech w ciele, Rzymian 8:3, oznacza to właśnie, że zaparł się lub potępił własną wolę, dlatego nigdy nie doszło do jej wykonania. Być ukrzyżowanym z Chrystusem oznacza w praktyce, w życiu codziennym, że niezmiennie mówi się nie, nie, jeszcze raz nie, za każdym razem, kiedy jest się kuszonym. Przytakiwanie i mówienie tak, tak oznaczałoby stępowanie z krzyża. Poprzez rozmaite pokuszenia mamy przechodzić do życia. To będzie tym samym, co serwowanie nie, wszelkiej własnej woli. Tutaj chodzi o to, by być wiernym i nie czynić jakichkolwiek wyjątków i nigdy nie zmęczyć się mówieniem nie. 14. Abyśmy obumarli naszym grzechom. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. 1 Piotra 2:24. Że Chrystus umarł to jedno, ale że my też mamy obumrzeć to już jest coś zupełnie innego. A właśnie dlatego Chrystus umarł, jak mówi Piotr. Jak możemy, żyjąc, obumrzeć? Możemy przez to, że uważamy siebie samych za ukrzyżowanych z Nim, ukrzyżowanych dla wszystkiego, co sprzeciwia się Bożej woli, zmysłowi i stworzeniu dobroci i sprawiedliwości, w taki sposób możemy prowadzić niezakłócone życie dla sprawiedliwości, jak wyraża to Piotr. Kiedy najpierw wejdziemy na krzyż i potem pozostajemy tam wiernie, nie schodzimy z krzyża, wtedy z pewnością obumrzemy naszym grzechom. W zasadzie to co często mówi się w niewierze że grzeszymy tak długo jak długo żyjemy jest prawdą jeżeli spojrzymy na to z właściwej strony dopóki żyję ja sam dopóki nie jestem ukrzyżowany z Chrystusem tak długo grzeszę i nie potrafił inaczej lecz teraz jest możliwość aby przez wiarę umrzeć już za życia lub obumrzeć dla grzechu Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Rzymian 6:2: 15. Stracić swoje życie dla Chrystusa, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Mateusz 16:15 i my winniśmy życie oddawać za braci. 1 Jana 3,16. W zasadzie wszyscy boją się o swoje życie i robią wszystko, by uchronić je przed śmiercią naturalną. Tylko w wyjątkowych przypadkach trzeba w tym znaczeniu ofiarować swoje życie, ale jeżeli taka potrzeba miałaby zaistnieć, to trzeba to uczynić. Tak również i Chrystus. Oddał swoje życie za nas. Jednakże w duchowym znaczeniu to słowo ma największe zastosowanie, co duchowo mówiąc oznacza oddać swoje życie. Nasza wola jest naszym życiem, naszym własnym życiem. Tak również nazywa się testament umierającego człowieka Jego ostatnią wolą. Złożyć, zaprzeć, albo ofiarować własną wolę. To oznacza złożyć życie, stracić swoje życie. Jeżeli wtedy w zamian dzieje się wola innej osoby, wtedy rzeczywiście życie tej drugiej osoby ma władzę, podczas gdy moje jest utracone. W przypadku gdyby nasze fizyczne życie było nam odebrane, to również wola kogoś innego zostałaby przeprowadzona, a nie nasza. Dlatego słowo to jest napisane w powiązaniu z tym, by zaprzeć samego siebie i wziąć na siebie swój krzyż. Gdzie mamy możliwość ku temu, by stracić swoje życie, naszą własną wolę, na krzyżu? Zawsze jest jedno i to samo rozwiązanie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Oby to słowo paliło się w każdym poszczególnym sercu.